Dzień dobry moi drodzy, witam was na moim kanale. Dzisiaj słuchajcie, będziemy nagrywać odcinek jedzeniowy znowu. Będziemy testować jedzenie, jako że jestem naczelnym testerem po prostu w ekipie. Trafiłam ostatnio na filmik Dominika Rupińskiego, który ma taką chyba serię, gdzie testuje słodycze różnych influencerów, jakichś tam swoich znajomych, no i tak dalej. Więc stwierdziłam, że w sumie fajnie by było ocenić ulubione jedzenie ekipy. Odcinek podjebany tutaj od Dominika, ale serdecznie pozdrawiam, jeżeli chcecie sobie zobaczyć, to do niego wpadajcie. Dzisiaj jakby robię pierwszą część, zobaczymy jak ten film się przyjmie, może zrobimy drugą część, bo jest nas w domu aż 11. W sumie 12 razem z Pauliną, a Paulina też coś pytała. Zapytałam się każdego o ich ulubione jedzenie, no i wybrałam sobie 4 osoby, które dzisiaj będziemy... Czekaj, wybrałam sobie 4 jedzenia osób. K***a, nie mam się wysłuchać. 4 dania. 4 dania, 4 osób, ponieważ po prostu 12 byłoby za duże. Jesteśmy teraz na Placu Szczepańskim, tak? Ktoś z Placu Szczepańskim? No, znam trochę ten Kraków jednak. I idziemy właśnie do Charlotte, ponieważ musimy zjeść śniadanie. Marcia się napisała mi, że jej ulubionym jedzeniem jest co prawda ramen, ale wiedziała, że ma, Marcia się napisała mi, że jej ulubionym jedzeniem jest ramen, ale wiedziała też, że Mati poda tą samą odpowiedź, więc żebym miała różnorodność, podała mi coś takiego bardziej śniadaniowego. Jej ulubione śniadanie to jest kanapka chevrechaux na ciepło, czy coś takiego w Charlotte. Ja jej nigdy nie jadłam, zawsze jadłam tutaj kanapkę z łososiem, więc też będzie to dla mnie coś nowego. Będę mogła ocenić, jak mi smakuje. A jeżeli chcecie więcej takich odcinków, zostawiać łapki w górę, subskrypcję i tak dalej, i tak dalej. A my idziemy do środka. Moi drodzy, dostałam moją kanapkę chevrechaux i soczek wyciskany grejpfrutowy. To jest kanapka z serem kozim dojrzewającym, tymiankiem i miodem. Totalnie moje smaki ogólnie i ja już czuję tego śmierdziela tutaj, ale Marcia się to uwielbia, więc zobaczymy. Się prezentuje to tak w środku. I uwaga, gryz. No nie są to moje smaki, ale nie powiem, że jest to niedobre, bo jest dobre. Tylko po prostu raczej nie kupiłam sobie tego, bo ja za bardzo czuję tutaj ten ser, ale miód ratuje sytuację. Ciekawa, która będzie ta kanapka w rankingu, bo będę robić później taki ranking. Na razie nie jestem w stanie dać żadnej oceny, no bo nie wiem, jak będą smakować inne rzeczy. Bardzo dobre, ale przez to, że ja nie jestem po prostu fanką sera, to raczej stałabym przy mojej kanapce z łososiem. Ale soczek bardzo dobry. Już wyszliśmy właśnie sobie z Charlotte. Kanapka była dobra, tak jak mówiłam, była nawet bardzo dobra, ale po prostu takie nie moje smaki. Trochę zamieniliśmy się później. Zamieniliśmy się później z Rzeczem połówkami swoich tostów. W sumie on dobrze podsumował, że trochę tak jakbyś jadł taki chlebek z twarożkiem. No, ale myślę, że miód tam robił niezłą robotę. No ja bardzo lubię chodzić do Charlotte, jeżeli chodzi o śniadania, tylko no zawsze biorę moją kanapeczkę z łososiem. Teraz idziemy, moi drodzy, zjeść ulubione jedzenie. Nowciaksa. Nowciaks napisał mi, że najbardziej lubi sushi, ale już nie napisał mi, jakie konkretnie sushi. A jest teraz w Stanach, więc nie ma za bardzo z nim kontaktu, bo jest inna strefa czasowa, więc coś będziemy kombinować. Kurde, no nie wiem, jakie nowciaks lubi sushi. Co on, kurde, musi skupić? Co on mógłby zamówić? Kiedyś z nim tu byłam i nie pamiętam, co on zamawiał. Może jakieś standardowe sake ebi. To? No. To wygląda jakby coś, co on je. On ogólnie chyba lubi sushi, każde. On zamawia zawsze wielki mix, więc chyba to nie ma większego znaczenia, co my tutaj zamówimy, ale wiadomo. Wiadomo, że wolałabym zamówić moją futomatkę, moje futomaki z Filadelfią, ale nie zrobię tego, żeby nie było. Dlaczego mi nie napisałeś, jakie lubisz sushi? Nie sądziłam, że to będzie taki trudny wybór. Lichi? O, ciekawe. O, dobra, możemy to wziąć. Możemy takiego wziąć? No brzmi jak coś, o co mógłby wziąć. No nie wszystko, nie wszystkie za sushi. Naprawdę, to jest strasznie ciężki wybór teraz. Zamawiam 2 sztuki nigiri. Nie lubię nigiri. Salmon i to wulkano unagi. Skomplikowane nazwy. Nie wiem, czy tak wybrać. Dzisiaj robię głupie miny do kamery. Tak siedzisz. Moi drodzy, ale to ładnie wygląda. Bardzo ładnie wygląda, sushi, muszę mu przyznać. Ja bym najpierw spróbowała tego, bo to jest taki najbardziej smak, którego nie znam po prostu. O nie, nie zamówiłam sobie spicy mayo sosu. A no ci zamawia? Czasem. Nie wiem. Coś tam pikantnego jest. Potem sos, no sos jest chyba z chili. No dobra nawet. Kurde, no jeszcze nic nie przebija naprawdę mojej futo Filadelfii. W sensie to jest po prostu mój ulubiony rodzaj sushi. Próbujemy teraz ten kawałek. Ała. A coś mi pękło szczęce. Czemu w sushi właśnie wkładasz tą stroną trudniejszą? No właśnie nie wiem, tak mi się chwyciło. Ja zaraz się zmęczyłam, dobre. Ale tutaj na przykład jest już dla mnie za dużo tej surowej ryby, nie? No serio, no ja lubię tylko ten rodzaj sushi. Gdzie jest surowy łosoś? Tutaj w środku, ale tutaj na miejscu tego awokado. Nie wiem, czy widać, że to jest taki kawałek awokado. No to ja lubię taki kawałek łososia. Sos sojowy, spicy mayo i można wtedy jeść. Co ten mniejsze? Bo wiem, że no to też będzie dla mnie zbyt łososiowe, zbyt surowe. Przegryzka. W ogóle tak
Gdzieś tutaj słyszałem, że nigiri, bo powinno się jeść tak, że się nie moczy ryżu, tylko właśnie ryby trochę tylko się moczy w sosie sojowym. Też tak słyszałam, próbujemy tak zrobić. Ale bez sensu, trzeba je obracać. Tak jest łatwiej. Ryba, no. Ryba z ryżem. Podsumowując, ten smakuje mi najmniej. W kolejności jest to, też to jest za dużo tego i to mi smakuje najbardziej. Taka moja ocena. Jeśli miałabym wybierać pomiędzy konkretnie tym sushi, a jedzonkiem marcysi, tą kanapką, to ta kanapka wygrywa. Widzę. Ale jeżeli miałabym do wyboru moje sushi, to w Filadelfii po prostu, no to wtedy byłoby sushi zdecydowanie na pierwszym miejscu. Taka moja opinia na razie. O, z takim światłem możemy nagrać. Z takim? No, może bo jaśnie, bo jest ciemno. Dobra. Moi drodzy, jesteśmy na kolejnej miejscówce i to będzie przedostatnie danie i będzie to danie ulubione Wery. Możecie się spodziewać pewnie co to będzie, ponieważ jest to Margheritas Fritos, czyli pizza margherita z frytkami. Jest w Krakowie taka pizza, do której my zawsze jeździmy, Pizzatopia. I zawsze tutaj obok są też różne takie budki z różnym jedzeniem i są między innymi frytki. Zawsze jak jeżdżę z Werą, to idziemy najpierw zamówić frytki. W czasie kiedy one się robią, idziemy zamówić pizzę, ona wraca po te frytki, no i sobie jemy tam, ona rozsypuje sobie po prostu frytki na pizzy, no i zajadamy. Ja, szczerze mówiąc, chyba nigdy nie jadłam pizzy z frytkami, jakieś tak, no nie miałam po prostu nigdy okazji, więc no, spróbujemy. Ciekawe, czy to nie będzie zbyt takie węglowodanowe, nie wiem. I to w sumie nie jest pizza margherita, tylko to jest margherita z ricottą. To jest margherita z ricottą i na co jeszcze frytki. Skomplikowane połączenie. No, zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Dobrze, moi drodzy, mam pizzę. Szkoda, że cię nie było, jak zamówiłam, bo zamówiłam to dokładnie tak jak Weronika, bo pan zawsze się pyta, na jakim cieście, jaki sos, jaki ser i mówi, że mozzarella i ona, czy coś jeszcze? Ja mówię ricotta i ona daje serek i Wera się mówi, ale tak więcej tej ricotty. No i też musiałam powiedzieć, bo jakby to jest pizza z całą ricottą. Mamy tutaj też frytasy. Cały case polega na tym. Case, już mówię jak się dodał, za dużo czasu z tego spędzam. To case polega na tym, że trzeba sobie tutaj teraz dać fryteczki. Ej, ale dobre są te frytki. O kurde, dawno ich nie jadłam. Zapomniałam, że smakują te frytki belgijskie. Ale niekoniecznie chyba mi na pizzę to smakuje. Bardzo dużo ciasta. Ricotta na pizzy? Chyba nie do końca mi to odpowiada, no. No wydaje mi się, że to tutaj póki co wypada najgorzej na moim całym zestawieniu. I chyba zawiozę tam pizzę po prostu Weronice teraz, jak będę wracać do domu. No. To nie to. Pizza z ricottą to nie jest mój smak. Chyba nie lubię ricotty. Teraz się właśnie dowiedziałam. Pizza sama w sobie tutaj jest bardzo dobra. Frytasy też są przepyszne osobno, ale jak mam to połączyć, no to tak średnio mi smakuje. Wera, ale masz dziwne smaki. Gadałam tam sobie z panem i on się pytał, czy dzisiaj, o, dzisiaj nic nie nagrywacie? A ja mówię, no właśnie nagrywam. O, a co nagrywam? Ja mówię, że nagrywam, że jem ulubione jedzenie ekipowiczów i że to zrobiłam właśnie ulubioną pizzę Wery, bo on skomentował, że chyba lubię ricottę. Właśnie powiedziałam, że nie wiem, czy lubię ricottę i teraz jak mi dawał pizzę, to powiedział, że no, że smacznego, mam nadzieję, że dobrze zrecenzujesz. I tak zaśmiał. No, taka średnia w sumie recenzja tej pizzy. Po prostu nie smakuje mi ten rodzaj pizzy, bo ja tutaj mam swoją ulubioną pizzę i to jest tak, ciasto klasyczne, na to dajecie sos, czosnek, pesto, na to dajecie mozzarella, chorizo i pieczarki i tyle. Z wierzchu poszedł posypany świeżym szpinakiem, oliwa, czyli coś pięknego, naprawdę coś pięknego. A pizzę z ricottą zabieram Weronice do domu. Niestety nie smakowało mi to. Moi drodzy, robimy niesamowite zamówienie. Jesteśmy w McDonaldzie, obok mamy KFC, gdzie również możemy podjechać, a obok jeszcze mamy Biedronkę, do której również musimy wejść, ponieważ jest to, słuchajcie, niesamowity combo, czyli cheeseburger, kurczaczki i monte na deser. I kto zgadnie w tym momencie, do kogo należy to danie, proszę w tym momencie stopujecie filmik i piszecie w komentarzu, do kogo według was należy to ulubione danie. Dobra, czas się skończył. No, jeżeli odgadliście, że to minimajk, to brawo, zgarniacie nic. A jeżeli nie odgadliście, no to minimajk. Tylko jedyny w ogóle, taką mam bekę z tego. Sady było w domu, też były fanki. Jak pisałam po ludziach właśnie, żeby się zapytać o jakieś ulubione dania, no to wiecie, każdy mi właśnie pisał coś takiego w miarę normalnego. Jedno konkretne danie, typu właśnie jakaś pizza, tu jakaś właśnie kanapka, czy coś takiego, sushi. A Michael napisał mi cheeseburger, nóżki z kurczaka i monta na deser. Dokładnie tak brzmiało jego wiadomo i po prostu jak ja to przeczytałam, to mi się tak chciało śmiać, ale stwierdziłam, że jest to po prostu na tyle ciekawe i dziwne dla mnie połączenie, że zostawię to i po prostu kartam. Dobrze, moi drodzy, mam już wszystko.
wszystkie rzeczy. KFC, nóżki z kurczaka i Monte. Cheeseburger jak cheeseburgerem, jak się tak zastanawiam. To może Michael faktycznie robi tak, że nie, cheeseburgera w środku, nóżkę z kurczaka i do Monte. Może to właśnie na tym polegał ten jego zestaw. A ja myślałam, że on to je osobno. Wiesz, on w ogóle wziął to poważnie, jak go o to pytałeś, czy ci rzucił jakieś losowe rzeczy? Nie wiem, kurwa, w sumie co on sobie pomyślał. Ale tak szczerze mówiąc, no to na przykład wolałabym sobie chyba zamówić cheeseburgera niż tą pizzę Wery. Mamy kurczaki, ej, w ogóle dawno ich nie jadłam takiego kurczaka z KFC, bo zawsze się te stripsy je, nie? Albo te bajtsy. Kurczak jak kurczak. Nie spróbowałeś bez sosu, może ma je bez sosu. Nie. No kurczak jak kurczak. Może spróbuj jeść tak jak Majek, to może wtedy inaczej smakuje. Bo tleniasz wtedy posiłek. Nie mam za bardzo co powiedzieć o tym daniu. Nie jest to nic, nie jest to nic specjalnego. Nie pomożesz mi w Monte. Michael ma ode mnie dużego plusika właśnie za Monte. Bardzo lubię Monte. Monte, halo? Czy chcecie jakąś współpracę? Ja tylko nie wiem jeszcze, jak mam to wieść. Zrób łyżeczkę z wieczka. Jak z wieczka? No bo to wieczka jest dość sztywne. Lifehacki z George'em. No ja tak robię. Naprawdę? No jak jestem gdzieś sobie kupię na przykład. Ja bym chciałam to wypić. Na wyjeździe, no to pij. No, Monte kocham. Albo paluchami. Kiedy pojechałam z mamą do sklepu, jak byłam dzieciakiem, kupiłam jakiś jogurt i ja zacząłem go otwierać w samochodzie. No mówię, no jak to będziesz jadła? No przecież normalnie i palcami normalnie sobie tak jadłam. Zajadałam. Aj. To były czasy. Coś wspaniałego. Po kolei jakbym miała to ustawić, bo najpierw bym ustawiła, nie wiem, chyba najbardziej z tego wszystkiego smakowała mi jednak mimo wszystko ta kanapka Marcysi. Jadłam to i dojadłam ją. Byłabym w stanie ją dojeść do końca ze smakiem. Jedno co to mnie kłuło w nos właśnie ten zapach tego koziego sera, że on jest taki intensywny, ale ogólnie dobre to było. I ten miód bardzo tak przełamywał to wszystko, ja bardzo lubię miód, więc tutaj też na pewno zaplusowała. Następne w kolejności, no chyba też będzie sushi. Może ja mam taki swój ulubiony jeden rodzaj sushi, tutaj nie dojadłam, no to no było ono dobre, było całkiem git. Później, o dziwo, zwrot akcji, postawię na ten zestaw. No bo wiecie, to jest coś takiego basicowego, to macie cheeseburgera, którego zjecie sobie zawsze, kurczaczki, które też sobie możecie zjeść zawsze na szybko i Monte. No i na końcu, niestety Vera, ale ustawiam twoją pizzę z ricottą i z frytkami. Jakoś totalnie nie podeszło mi to, nie moje smaki, może właśnie moim zdaniem za mało smaku i za bardzo frytkowe, za bardzo ziemniaczane. Dajcie znać, co, w jakiej kolejności wy byście postawili te rzeczy. W sumie wydaje mi się, że ten odcinek wyszedł całkiem spoko. Możecie się też dowiedzieć, jakie mamy ulubione posiłki, tak? Prawda? Dania. No, myślę, że to już by było też na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chcecie część drugą, gdzie... Jeżeli chcecie drugą część, gdzie będę próbować i oceniać jedzenie reszty domowników, zostawiajcie właśnie łapki w górę, piszcie komentarze. No i co, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w kolejnych filmach. Pa! Pierwsza łyżeczka, robisz sobie tak, w takiej ubrudze. Ale wyobraź sobie, że robisz to w lesie, to wtedy wcale to ubrudzenie się nie jest takie złe. Jeśli Monte w lesie? Jakiś serki? No nie, no jesteś na obozie harcerskim i chcesz sobie osłodzić trochę życie, żeby nie jeść szyszek, to nie, no żartuję, nie jemy szyszek. Przynajmniej ja nigdy nie jadłem, może nie jestem dobrym harcerzem. Normalnie ja sobie tak, o, zwijam. I tada, łyżeczka, pyk. Hops i jesz Monte, ale nie o to w tym chodzi, jestem ciekaw. Ja ci mówię, że to na pewno jest tak, że Michael bierze takiego kurczaczka, bierze sobie pewnie cheeseburgera. O, chyba. Wkłada to mięsko z kurczaczka do cheeseburgera. Cheeseburgera z kurczaczkiem. I pewnie daje do tego Monte. Fuj, Boże, nie, ja nie chcę na to patrzeć chyba. Ja myślę, że on tak to je. Co sądzisz? Nie poczułem Monte. Wiesz, co jest najgorsze w tym wszystkim? Gdzie to smakuje? Że to nie jest niesmaczne. W sensie to Monte jest takie delikatne, że to nie czuć? Może tak to działa? Nie jest niesmaczne.